Najczęstsze błędy rodziców popełniane podczas jazdy z dzieckiem, które tak na szybko przychodzą mi do głowy, to próba karmienia dziecka w trakcie jazdy, co może doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Dziecko się zakrztusi, wszyscy w samochodzie będą zestresowani wyraźnie taką sytuacją. Kierowca wtedy łatwo może popełnić błąd. Często też, co obserwuję jako młody tata, zdarza się, że rodzice nie chcąc rozbierać dzieci, kiedy jest zimno, brzydka pogoda, zapinają pasy na kurtki. No ja rozumiem, że chcemy, żeby dziecko się nie przeziębiło, żeby było mu ciepło, ale można tą kurteczkę zdjąć, zapiąć pas i przykryć kurtką bądź kocykiem. Bardzo fajną rzeczą na czas podróży to jest zapewnić dziecku rozrywkę. Natomiast musimy pamiętać, jakie są konsekwencje posiadania luźnych przedmiotów w samochodzie. Wszelkiego rodzaju tablety, soczki, butelki wody w momencie zderzenia stają się luźnymi przedmiotami, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia wszystkich pasażerów wewnątrz samochodu. Półlitrowa butelka wody, którą bardzo często ze sobą przewozimy, uderzy nas w momencie zderzenia przy 50 z siłą 22 kg. Siła uderzenia takiej półlitrowej butelki wody, czyli 22-23 kg, to więcej niż waży takie malutkie dziecko, które razem z nami w samochodzie podróżuje. Tablet, niewielka rzecz, 16 kg. No, blisko, bo worek cementu waży 25, a jest to już solidna rzecz. Mama siedząca na tylnej kanapie, nie zapięta w pasy w momencie zderzenia z prędkością zaledwie 50 km na godzinę. Uderza w fotel kierowcy z siłą nawet ponad 2,5 tony. Jeśli chodzi o to, jakie błędy najczęściej przytrafiają się kobietom kierowcom i mężczyznom za kierownicą, to jeśli chodzi o mężczyzn, najczęściej pojawia się łamanie przepisów, przekraczanie prędkości, dajemy się ponieść fantazji, włącza nam się taka rywalizacja na drodze z innymi kierowcami, co może powodować niebezpieczne sytuacje. Natomiast jeśli chodzi o kobiety za kierownicą, no to taka naturalna zdolność do łączenia kilku czynności naraz w przypadku prowadzenia auta może też mieć negatywny wpływ, dlatego że często kobiety próbują rozmawiać przez telefon, dokonywać jakichś poprawek w makijażu, zamiast skupić się tylko i wyłącznie na prowadzeniu auta. W nawiązaniu do najczęściej popełnianych błędów w czasie podróży rodzinnych, pamiętajmy o tym, żeby nie bać się postojów. Lepiej dojechać na miejsce godzinę, dwie później, niż nie dojechać wcale.